Trzeci zlot samochodów terenowych. Za przygotowanie reportażu serdecznie dziękujemy Radkowi Świętochowskiemu. Przed wyruszeniem na trasę wszystkie samochody zjechały na kościerski rynek. Mojemu tacie. Jak długo jeździ? No nie wiem, 2 lata temu kupił sobie Jeepa. Ty już też potrafisz? Muszę? Ty już też potrafisz jeździć? No trochę. Prowadziłaś już samochód? Tak. Gdzie? U nas na pełnej drodze. Jak ci szło? Dobrze. Jesteśmy w tej chwili na rynku w Kościerzynie. Tutaj odbędzie się zbiórka o godzinie 10. Ruszymy kolumną na żwirowisko, gdzie odbędą się odcinki specjalne. Mamy przygotowane 3 odcinki specjalne. Będzie Król Góry, będzie Trylat. No oczywiście nieodmiennie na naszych imprezach będą mieli pokaz strażacy. Będzie próba zdarzeniowa. Po odcinkach specjalnych samochody wyjadą na taki odcinek przeprawowy. To jest około 30 km. No i zakończenie imprezy będzie w USS-ach, w ośrodku z Połem w Galczynie. Ja uważam, że to są auta, które wjadą tam, gdzie inne, znaczy no nie wszystkie mogą wjeżdżać tam, gdzie te auta, które właśnie tam wjeżdżają. A skąd właśnie Górki, Dołki, Błoto. Do tych aut? Nie wiem, może trochę od męża się zraziłam. Nawet dzieci to lubią. Długo już mąż jeździ? No dosyć, teraz to już będzie 5. rok. Tak. A już... czy dzieci też idą w ślady? Myślę, że tak, tak. Jakie osiągnięcia? 2. miejsce w Chojnicach swego czasu. A poza tym dużo przyjemności, czasami dużo kosztów. Który raz w Kościerzynie? 4. Nie wiem, to tak ciężko policzyć. Gdzie był najlepszy raz? Wszystkie są dobre, wie pan? Jak człowiek to lubi, to wszystkie są dobre. Nie wolno nikogo, że tak powiem, wychwalać, bo ci inni się obrażają. U was zamiłowanie do tego sportu? Proszę pana, od dzieciństwa. Znaczy, nie żartuję. W samochodzie zrobione, w samochodzie urodzone. No, w samochodzie wychowane. Tak zostało. Bardzo ładne. Za silnik Mercedesa wcześniej były inne silniki oryginalne, ale po prostu były za słabe. W tej chwili po prostu wstawiony silnik Mercedesa. 2-3. Własnoręcznie wykonane? Własnoręcznie, od podstaw. Przerabiany. Tu w zasadzie została tylko rama. Ale nie, ja nie jestem konstruktorem tego auto, kolega. Od niego kupiłem to auto. Już w zasadzie zrobiono. Jak długo już jeździcie tym autem? No, z 5 lat. Jakie osiągnięcia? Najlepsze? Najlepsze? No jest troszeczkę tych pucharków z tych imprez amatorskich. Też próbowałem jeździć w Mistrzostwa Polski, ale troszeczkę za słaby jest ten samochód do Mistrzostw Polski. Bardzo nam się podoba, jest super klimat. Troszkę daleko trzeba chodzić po piwo, ale wstrzymamy to jakoś, damy sobie radę. Chcieliśmy się tutaj zaprezentować naszym cackiem. Oczywiście nie nadaje się za bardzo w te tereny, ale bardzo chętnie tutaj przyjeżdżamy i... Trzy klakson zaprezentować. Wspieramy tutaj naszych kolegów, trzymamy kciuki i mam nadzieję, że Kościerzyna znowu będzie najlepsza. Nazywam się Patryk Krużycki, jestem bardzo zadowolony z rajdu. Przyjechałam z Kościerzyny. Kamila Okroj. Jestem z Wielkiego Klincza i jest super. Ja jestem z moją mamą, z moim tatą. Nazywam się Olek Krużycka. Właśnie, witam, nazywam się Piotr Kowalski, przyjechałem z Rydla. Wrażenie z jazdy. No, impreza fajnie zorganizowana, podoba mi się tutaj naprawdę fajnie. Zróżnicowany teren. Trochę mało błota, ale super. To prawda, małe problemy techniczne ze sprzętem, ale my z Rydla jesteśmy i zawsze dajemy radę. Resor złamany, ale samochód nadal jeździ, mobilny jest, prawdopodobnie jeszcze wróci do domu. O ile wytrzyma jeszcze parę,
małych konkurencji. Ja mam lewany. Jestem Witold Kamiński. Zabezpieczam tą imprezę z punktu można powiedzieć medycznego. Bardzo można powiedzieć, mi się podoba ta impreza. Tym bardziej, że mam bardzo mało pracy i jest, można powiedzieć, mimo to, że tak to wygląda, ale jest bardzo, bardzo, bardzo bezpiecznie. Luba! Tym razem próba zderzeniowa doszła do skutku. Na wstępie do akcji ratunkowej wkroczyli strażacy. A za przygotowanie reportażu dziękujemy Radkowi Świętochowskiemu. Nagrody i dyplomy wręczono w Garczynie.